chłopem! Chłopa bije z killoffa! Czekaj! Puść tą kosę! Ale dziękuję. Są dymy! I BOOM! Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Fortnite. Moi kochani, w końcu mamy wartą uwagi aktualizację. Epic Games tym razem się postarało, ponieważ do gry została dodana nowa miejscówka, nowe wielkie bossy, jakaś królowa kostki, coś takiego jeszcze jej nie widziałem, ale za chwileczkę skoczymy do gry. Epic Games podjęło się współpracy ze znanym projektantem i artystą ze Stanów Zjednoczonych, który nazywa się Cavs. Na mapie możemy znaleźć nową kosę, którą możemy tak machać nad głową i atakować przeciwników, więc sobie postaramy się dzisiaj ją zdobyć i przetestować. Można ją w jakiś sposób ponoć upgrade'ować. No i na mapie też możemy teraz znaleźć różne cukierki, które dodają nam różne umiejętności. Więc jest dzisiaj sporo do nadrobienia, więc moi kochani, jeżeli się jaracie tą aktualizacją tak samo jak ja i doceniacie moją pracę, zostawcie łapeczkę w górę. Jeżeli jesteś nowy, zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, a jeżeli chciałbyś mnie wesprzeć, no to jeżeli kupujesz jakieś Halloweenowe skiny, możesz skorzystać z mojego kodu Farel. Dziękuję każdemu za wsparcie, a teraz moi kochani, zaczynajmy! Moi kochani, jest ze mną Rogalik, dzisiaj siemaneczko. Siema. I na dzień dobry dostałem podarunek od mojego moderatora Karhisa. O! Otrzymałem Halloweenowego Steve'a. Dziękuję ślicznie, Karhis, pozdrawiam cię ślicznie. I jak widzimy na samym początku, mamy zmienione lobby na nowe, widzisz to? Jest nowa grafika, sprawdźmy sobie sklep z przedmiotami, czy też mamy... Wow, jakieś tutaj skiny widzę popowracały. Jest dużo nowości, jest Mużdżak, ale czy jest już Cavs w sklepie? Chyba jeszcze nie ma. Jest! Szkielet Cavsa, oczywiście od razu go kupuję. Pamiętajcie, będziecie coś kupowali, no to z kodzikiem Farel. Ja akurat nie mam żadnego wspieranego twórcy. Farel, double L, potwierdzamy i kupujemy fałdolce. To jest ciekawe, że projektanci i artyści mają już swojego kolaba w Fortnite. Kupujemy! Proszę państwa, bardzo wyposażamy od razu. No, jest fajne, mi się podoba. Stary, on wygląda trójwymiarowo tak. Niby masz szkielet, ale jednak jest trójwymiarowy. XD. Jeszcze kolory można zmienić. I oczywiście jest paluszek rybny w postaci żelki. No, fajny jest sklepik, jest dużo zombiaczków, więc polecam każdemu, żeby coś sobie kupić. Proszę państwa, na samym środeczku mamy zmianę. Jest i Cube Town. Zobaczymy, jak nazwali te miasta. Jak myślisz, miasto kostki czy miasto sześcianów? A nie wiem. Zobaczymy. Raczej miasto kostki, no bo to chyba tak po prostu już miało być wcześniej. Okej, na środku też znajduje się boss jakiś, to jest królowa kostki, tak? Czy królowa sześcianu? Za chwileczkę zobaczymy, co ona w ogóle robi i czy możemy w ją w jakiś sposób uderzyć. Wiesz co, mi się wydaje, że to jest tak jak król lodu i na początku nic nie będzie można z nią zrobić. Myślisz, tylko wisi w powietrzu? Tak. Akurat mam złotego railguna, to mogę to sprawdzić. Dawaj, ładuj z railguna. Nie, no nie da się jej uderzyć. Aha, dobra, no ale podejdźmy na miasto kostki, zobaczmy. Moi kochani, od teraz na mapie możemy znaleźć różne cukiereczki, które właśnie ulepszają nasze atrybuty. Wiecie, jesteśmy szybsi, wyżej skaczemy i różne inne dziwne rzeczy. Ale tak, powiem wam, że na razie nic nie widzę tych cukierków. Chyba, że one będą wypadały, jak będziemy rozwalali jakieś struktury. No i też teraz zombiaki wyskakują i nas straszą. Na przykład jak sobie chodzimy po polu kukurydzy, może nam wyskoczyć zombiak, który nas wystraszy. Tak samo jak rozwalimy jakąś szafkę w domu, czy tam toaletę, no to mogą takie zombiaki wyskoczyć. Ja od razu się buduję, stary, do góry. Nic nie zrobimy, on po prostu jest taki jakby kuli, czy ona jest takiej kuli. Zejdźmy niżej. Mamy też tutaj, wow, panele odbijające, ale czad. Fajna jest ta miejscówka, stary, mi się fajne, podoba. Fajna, ale nie da się... Myślałem, że da się rozbić to, ale jednak nie, bo tak fajnie pulsuje, jak wiesz. Tak, nie jesteśmy w stanie niestety nic z tym zrobić. A i na środku stoi Kevin, który to wszystko, stary, zasila, tak? O to chodzi? Tak, dokładnie. No co mogę powiedzieć? No nie mogłem się doczekać tej miejscówki i spełnia ona moje oczekiwania, bo jest naprawdę mega fajna. Dzisiaj na live'iku o godzinie tam 18, na którego wszystkich was zapraszam, popykamy sobie i będziemy latali na tą miejscówkę i będziemy wykonywali też różne zadania. O kurczę, tutaj jak Kevin wybija, zoba. Tu chyba najwyżej, co? Który? O ten złoty. No. Zawsze tak. A jak strzelasz w ogóle w tą kulę, to się pojawiają takie znaki, Kevina, nie wiem czy widzisz. Myślisz, że ta kostka ją chroni i daje, zasilają energią? Tak. Okej, okay, dobra. Że tak jest. Czyli dokładnie. Mamy jakąś teorię spiskową, moi kochani. Dobra, stary, znajdźmy sobie teraz tą nową kostę albo te nowe bossy, bo coś w końcu musi być. No dobrze, moi kochani, lecimy z gierką. Jak widzimy, Battle Bus jest teraz taki mroczny, Halloweenowy, bardzo fajny. Postanowiłem z Rogalikiem, że pociśniemy sobie na początku na kostkę. Na miasto kostki, zobaczymy, jak się nazywa. Stary, czy można na przykład mu na głowie wylądować? Raczej odbije. Myślisz, że odbije? Okej, już ktoś próbuje to zrobić. Tak, odbija. Odbija. Też bym chciał to zrobić. To jest królowa, nie? Królowa, tak. Okej, pierwszy skok. Miotłę mam, miotła wróciła. Miotła wróciła? Ta latająca? No. Patrz, aha, wylądowałem! Chłopa bije z killoffa! Wypadł mi stąd! Dobra! Stary! Basiksa zabiłem!
jak ja to zrobiłem, że zgliczowałem i stoję na górze? Czy jestem w stanie to rozwalić? Nie jestem. Ja walczę, stary. Nie wiem, czy mam zaskakiwać, czy po prostu sobie tak poczekać. Może strefa się zamknie. Ja zabiłem już dwóch ziomków tutaj. Ojojoj, dostaję. Uważaj, Rogal. Czyli wiemy, że miotła powróciła, kolejna nowość. No i dnietnica jest teraz zamiast RPG-a. Padłem. Okej, Rogal. Oła, oła, ktoś mnie zobaczył. No dobrze się tam czujesz, przyjacielu ty mój? Tutaj możemy się dokładnie przyjrzeć tej królowej całej kostki. Ona trzyma ty Keviny w rękach, widzisz to? Te Keviny jej się tak przemieniają, nie? Czy się one... przemieniają? No, nie wiem, jakby ona żonglowała tym trochę? Pulsują tak, no. Dziwnie prawda. To wygląda. Tak, ktoś z daleka do mnie wali. Tak, on z przodu cały czas do ciebie wali, ale on chyba do królowej bije, bo zobacz, pociski tak lecą, jakby on chciał ją zabić. Tak, tak, zgadza się. I generalnie, nie wiem, czy strefa przypadkiem nie siądzie mi tutaj jeszcze na Cube Townie. To by było w ogóle śmiesznie, jakbym tutaj wygrał. To się nazywa zbieżność, widzisz to? Właśnie, mieliśmy sprawdzić, jak się nazywa. Nazywa się zbieżność. Co jest? Zbieżność pewnie dlatego, że te jakby kostki się tutaj spotykają i to jest zbieżność tych kostek? Może dlatego? Okej, być może, nie wiem. Ej, nie, zabiję, no zabił mnie, wziął! A byłem tak wysoko. Dobra, moi kochani, lecimy z drugim meczykiem. Tym razem postanowiliśmy, że polecimy na anomalię, bo prawdopodobnie jest tam nowa kosa, którą można ulepszać i ona działa jak kiedyś miecz króla lodu. Pamiętacie, nie? Chyba ten miecz. Jak ktoś nie grał w Fortnite, to może sobie wpisać. U mnie na kanale jest taki odcinek z mieczem króla lodu. No po prostu ten miecz był prze-OP i wszyscy się denerwowali, że jest on w grze. Stary, może zlutujmy sobie pierw żółty domek, bo z pewnością tutaj będzie zaraz milion osób. O nie, ziomek ma kosę. Ma? Idę, Rogal, idę, cisnę. O, 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 są cukiereczki, są żelki jakieś. Zjadam to i precelka zajadam. Okej, okay. Stary, jestem szybki, biegam szybko, ale skaczę normalnie. Myślałem, że wiesz, że będę skakał. Ta chyba żelka leczy. Jesteś, Rogal? Tak, jestem w anomalii, szukam tej kosy, wiesz? Mam! Masz kosę? Da, nice, idę. Mam dwie, uciekam stąd. Pokaż. Wow, no i to jest sprzęt, stary. Musimy się troszeczkę uspokoić, ty chcesz leczenie, nie? Tak, łap. Czekaj, puść tą kosę! No właśnie, ale dziękuję. Są dymy! Jak naciśniecie przycisk, to jest przypał, nie? Od razu z tą kosą. Uważaj. Dobra, uleczyłem się. Walczymy. Nie mogę trafić, kolega! Leży, spokojnie. Nice, dobity. Wow, on miał tutaj dużo rzeczy. Wow. Lagi mam jakieś, stary, przepotężne! Ziomek jest... Leży! Nice! Dobra jest ta kosa, ale trzeba ją na dobry slot wstawić, bo ja chciałem z niej strzelać, nie? I od razu szarżujesz do przodu. To jest porąbane. Zobaczymy, ile kosa wali bombę w bota. Wow. Tutaj jest szarża. Drugim przyciskiem. Jest. Słuchaj, stary. Podnosząc sześciany, możemy ulepszać kosę. Okay. Dawaj zrobimy sobie najlepszą kosę, co? Mityczną może. Tak, da się na mityczną. 50 kostek trzeba. Mamy 8. Zobacz sobie tą legendarną. Okej. Okay. Dziena, o kurde. Tamta bija po 70 w chłopów, nie? Czekaj, sobie zjem tutaj cukiereczkę jeszcze. 10 kewa. Okej, okay, to dają po kewika, super. Gdzie jest jakiś zombiak? Ja walę w tych botków po kostki. Bomba! Dobra. Wow, jakie to jest oro, stary! Czy ty to widzisz, jakie to jest oro? Widzę. To jest niesamowite, co tu się dzieje? Ta kosa będzie tak wyzywana przez ludzi. Już to widzę. Kolejny. Po 90 już bije, czyli mityczna będzie biła po 100 chyba. Widziałeś to? Stary, ja od razu się leczę, jak ich bije tą kosą, więc nawet mi te zombiaki śmierdzące nie przeszkadzają za mocno. Wow! Widziałeś? Czekaj, jak pokażę jeszcze raz, patrz, ma na to. O, widzę, jakie śmigło kręcone. I BUM! O kurde, stary, na hita. No to jest niesamowita broń. Ta kosa jest po prostu przegięta, nie? Moi drodzy, mamy to. Mityczna kosa. Okej, okay, sprawdźmy ją. Mityczna kosa z ubocza. No, przegięcie pałę to jest po prostu w tym momencie. Stary, już się nauczyłem. Patrz na to. Odpalam szarżę, biegnę, poskakuję, robię kołowrotek. Jestem na drugim krańcu mapy, nie? No nie, źle. W bota. Kołowrotek! Nie no, kurde, weź tak wycyrkluj w kogoś. Się nie da. Po prostu się nie da. U góry są chłopaki. Królowa świeci w nocy, stary. O, świeci jaśniej niż latarnia. Koło brzeska. U niej ziomek jest w wodzie. Dwóch. 42 leży. Dobra, zabiłem go. Mam okay. Refill. Spazem miał ziomek. Nie mogę, nie trafiłem go kosą. Najgorzej, też masz spaza? Ten chłop? Nie, dostaję z góry. Gość mi wyszedł z tego.
33, on jest cracked. Nie mam amo. Dobra, jest w moim boksie. Dobra, leżę. Kurde! No, 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 no. Mi wszedł z granatnika, stary. Kasuj z tej kosy. No, zabiłbym kogoś z tej kosy, ale wiem, że tutaj jak wyjdę, to już po mnie. Problemy, problemy. Uciekaj, uciekaj. Wow, 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 wow. Nie mam matca. To jest najgorsze. Nie! Kurde, no nie wiem, co zrobić. Kurde. Ja pierdzielę. Chłop też miał kosę. No niestety, moi kochani, nie udało nam się nic zrobić z tą kosą, nie udało mi się nikogo zabić. Powiem wam tak, niby wydaje się ona taka OP na zombiaki, ale jeżeli przychodzi co do czego walczyć z chłopami, no to ta kosa ani nie rozwala jakoś super struktur, bo sami widzieliście, że jak robię szarże i uderzam w ziemię, no to boksy dalej się trzymają, nie pękają, więc wątpię, żeby dużo graczy nią grało, ale przetestujemy sobie ją jeszcze na dzisiejszym live o godzinie 18, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie. Nowy boss niestety jeszcze nie został dodany do gry, ale jeżeli zostanie dodany, od razu nagram wam z tego odcinek. Ja już się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!